Cześć wszystkim. Dzisiaj dzień taki zakupowy, bo mają być goście, także trzeba się przygotować, coś tam skombinować, żeby ich przywitać. Dzisiaj jedni goście, jutro potrójni goście. Także trzeba godnie przyjąć. Jeszcze dzisiaj przegląd tego kaszlaczka wyskoczył, raczej badanie techniczne. Także trzeba też załatwić sprawę, żeby było z głowy. Przeglądałem obiektywy do lustrzanki. 50 mm stałoogniskowe. I w tym wypadku zostają dwie opcje. Jest to Canon 50 mm z przysłoną 1.8. Kolejny to jest Yongnuo, takie chińskie zamienniki, też o świetle 1.8 przysłonie. Jest to połowę tańsze, bo Canon kosztuje 450-500, a Yongnuo kosztuje 200 zł 210 z darmową wysyłką. Jest tylko minimalnie mniej ostry od Canona i to ledwo jest zauważalne. A cena robi wielką robotę, dlatego mocno o nim myślę. Co najlepsze, ten obiektyw Yongnuo nie idzie znaleźć używany. No bo jak nówka kosztuje 200, to naprawdę nieopłacalne by było komuś to sprzedawać, już połowę ceny rynkowej przynajmniej. I tam 150 pewnie by musiał ktoś za niego sobie zażyczyć. Żal sprzedawać w tym wypadku. Powiem wam tak, że strasznie, jak jest tylko jeden dzień jakiś wolny, po weekendzie albo w trakcie, dzieją się cyrki na mieście. Nie da się normalnie prowadzić samochodu, nie da się normalnie jeździć po okolicy. Się dzieją cyrki. Autentyczne cyrki. Chyba takimi objazdami śmiesznymi jeździć. Dobrze, że się miasto zna. Tak to by człowiek czekał z tym biednym kierunkowskazem na przeciwległy pas i pewnie by się nie doczekał, chyba żeby ktoś, kurde, się zatrzymał i z dwóch stron i trąbnął. Ciekawe, jak będzie z przeglądem ogólnie. Ile osób tam zagościmy? Jak ludzie sobie odłożyli tygodniowe przeglądy, które mieli na tygodniu. Ja mam dzisiaj akurat termin. Jestem w dniu terminu. Jest to sobota. A jak ktoś odłożył sobie z tygodnia i na spóźniony ze zwłoku sobie przyjechał, no to... Pozdrawiam już samego siebie i życzę sobie cierpliwości. Teraz się zaraz przekonamy. No, widzę dwa auta przede mną. No to czekamy. Nie wiem, czy zauważyliście, w telewizji straszne cyrki. Reklam świątecznych zatrzęsienie. Początkowo parę dni temu myślałem, że to jedna, może dwie, no to dobra, jeszcze okej. Ale faktycznie jest ich już, naliczyłem chyba z 10, mimo że nie oglądam tak ciągle telewizji. Jest tego naprawdę dużo. W galeriach lampki świąteczne już pozapalane, muzyczka świąteczna leci, typu Elevator Jazz. Czyli ten jazzik windowy, wkurzający. Czekać, aż zaczną rozpylać zapachy jeszcze sprzyjające zakupom. Na badanie, na poszczególne auto trzeba czekać 30 minut. Każdy petent 30 minut. No przeszło. Na ten rok jeszcze przeszedł kaszlak. No ale w przyszłym roku pewnie nie będzie opłacało się nic przy nim robić, tylko pomyśleć o nowym autku. Kolejna sprawa to 6 litrów paliwa do tego przeglądu. No to z tych 99 zł, a to większość stacji raczej tak robi. Z 99 zł to mamy 40 zł, 30 parę to paliwo. Szwagier jechał,
Ale on nigdy nie widzi, jak się jedzie. Nawet jakby mu się pod koła wlazło, to się zawsze śmieje, że by nie widział.